Cześć, jestem Klaudia, no i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Wiele substancji dostępnych w domu zmienia barwę w zależności o wartości pH. Na przykład naparzczane herbaty w roztworze OPH powyżej 7,5 ma ciemnobrązową barwę, a OPH około 6 jasną brązową barwę. Zaś OPH mniejszym od 5,5 barwę jasnożółtą. Sporządzono dwa roztwory. paru czarnej herbaty w roztworze pierwszym, Stężenie anionów wodorotlenkowych wynosiło 10 do potęgi minus 4. Zaś w drugim 10 do potęgi minus 11. Skarż roztwór, który par czerwonej herbaty przyjmuje barwę ciemnobrązową. Czyli pytają nas tylko o barwę ciemnobrązową, odpowiedź uzasadni. Obliczeniami. Wracamy do barwy ciemnobrązowej, czyli szukamy roztworu OPH, który ma te pH większe od 7,5, bo wtedy mamy ciemnobrązową barwę. Pytają nas tylko o to. Dobra. No to zaczynamy od wyliczenia pH OH, czyli minus logarytm z OH minus. Podstawiamy. Minus trafia nam do potęgi. Znak zamienia się na dodatni. Jeżeli nic nie mamy w podstawie logarytmu, to oznacza, że jest tam 10. I teraz zadajemy sobie pytanie: to 10 do której potęgi daje nam 10 do potęgi czwartej? No, 4. Kolejny wzór. PH plus POH daje nam 14. Więc jak my tutaj przekształcimy ten wzór na PH, to, to mamy 14 odjąć POH. Zatem PH w tym pierwszym roztworze to jest 14 odjąć 4. Mamy 10, czyli napar czarnej herbaty przyjmuje tutaj barwę ciemnobrązową. Ok, to teraz tutaj. Tu będziemy mieć 11. Ok, no to pH. To jest 14. Odjąć te 11 będzie 3. No to oczywiście tutaj nie mamy takiej barwy. Już tak poza konkursem ten napar będzie miał barwę jasno-żółtą. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no!